No i mamy tu nową pralęskę Haiera Pro 3. 1400 obrotów, 10 kg wsadu. Wczoraj była kupiona 26 marca 2024. Na sensie przywieźli ją, kurier ją przywiózł. Daję takie patry. Tu i tu Zelenski. Taki sam elektromagnes, ten zamykacz jak w tamtej, ten sam typ. No bo widzę. Bo są różne kształty. Ten metalowy bolec. Weźmy pierwsze uruchomienie. Najpierw chcę włączyć tu. No, zaświeciło się. To wygląda na to, że na niej można godzinę ustawiać. No, przycisk. 10 lat gwarancji to jest napisane. Na co? Nie wiem, po angielsku jest. Silnik fajny, a 2K wrócę. Zobaczymy, co tu mamy. To jest opóźnienie, o ile godzin może być opóźniony start. Dwadzieścia cztery godziny maksimum może być. Aha, to jest program. Za pierwszy program ma godzinę i 14 minut. O to chodzi. Ja tam nie potrzebuję instrukcji obsługi. Nie wiem, można sprawdzić. To się temperatura sprawdza. 40, 20, 30, 40. Nie wiem, zimna. Nawet 20 stopniach pierę. Dobra. Szybkość 800. A ten program ma 400 maksimum. Nie wiadomo, który to z nich jest. A to może jest ilość płukań albo coś innego. 2, 3, 0. Nie wiem, jest to lins. A start pauza nie mogę wcisnąć, bo mi się program uruchomi. Aha, to było na tym. Na ręcznikach. Aha, to jest na off. Bo, pierwszy. Widzimy, jakie ma prędkość. 1400 maksimum. A tu? Który nic? 3, 4. No dobrze, że ma odwirowanie osobne. Tak jak w tamtej. No, tak jak w tamtej. O, tu jest 90 stopni. O. Tu jest 90 stopni. No. Ja tam wydokręcą te węże, zwłaszcza od wody. Ręką, bo to się ręką zakręca. Nie wolno żadnej kulicy. Tam to muszczem. 2 godziny 13. No bo musimy popatrzeć sobie, jak tutaj. A, ta ma 1200 maksimum. Temperatura 40 stopni, 60 maksimum. Każdy program po kolei sprawdza. Jakie ma temperatury, czas.
A to... Speed to ma 1000 obrotów. 1200. 1200. A temperatura? 60 maksymalnie. Dzięki. Na zdrowie. To jest było jako pierwsze. A następne. Godzina 47. Aha, to jest do usuwania plam. No tam ta też miała opcję do usuwania plam. No ze... A to tam ma maksimum 1400, 1300. O, 90 stopni było. Tam chyba lepsze przyciski, bo 90. U nas ma takie te zasłonięte. Zalotę tym, że tutaj nie wlezie ci wilgoć do tego. No takie elastyczne to jest. No gumą, taką gumą. No, taka gumofolia, taka, jak bardziej jak folia to wygląda. Nie wiem, albo gumofolia. To wygląda jak okno Windowsa. No. Chińskie. No właśnie, mózg nie pracuje. To jest 1200 maksimum obrotów. Temperatura 60, 90 kolejny. Ty, ile on mu tych programów za 90 stopni do tego? Ja to bierę. Co? No bier sobie. Się fajne. To ma 1000 ty. Obrotów. Rozumiem, się 40, robię takie, że się nawet do drzewa nadal. 40. Ty, nawet garaż skręci takim drzewami. 0,8. Ty, to jest odwirowanie. Speed. 1400. Temperatura nie działa. To jest główka dziecka narysowana, to jest ochrona przed dzieckiem. Dwóch, lepiej nie wciska dwóch przycisków, bo się zablokuje pralkę. A nie, lepiej te śruby dostanie. Czemu? Bo to jest znowu do gwarancji, w razie A! A tyle, że tu przyjeżdża, zajął, że z pralki nie odeszły. No nie. No to śruby bierę. Pewnie, przecież to tam ze śrubami. Jakby było zapłacone, żeby on zebrał, to by te śruby wziął ze sobą. No. To na, w zimnej wodzie to robi? A to nie ma wirowania? Dziwne. Co to jest w ogóle? Jakieś eko. A 38. Tu nic nie działa. W tym trybie eko. A tu 53 minuty. Tu jest 1400 obrotów maksimum. A temperatury nie idzie ustawić. Aha, bo jest w 20 stopniach. Aha. Jak ma 20 stopni Celsjusza, to nie mogę temperatury zmieniać. 52. Czy 52? 53? Czy 47? Speed 600 maksimum obrotów. Temperatura 30. 20 albo 30. Piórko. To może jest do prania poduszek. Nie wiem, o co w tym chodzi. 40 minut. To jest wełna, bo owca narysowana. Łowca kryda. Na wełnę to jest łowca. Całowce sadzić i wyprać. Speed. Maksymalnie 800 obrotów. Aha, bo wełna mu 800 maksimum, no tak. To jest 30, 40 do 40 stopni, bo wełna to się w zimnej wodzie najlepiej prać. W 20 stopniach maksimum 30, 40 to jest za dużo, chyba ze skarpetki. 1400. A to jest to. 1400 maksimum. Temperatura 40, 20,
To, że tak. A nie, ile to jest minut? Godzina 7. A tu 15 minut. A to jest krótki, 15 minut ma. Aha. Speed. 1400 obrotów ma. Chociaż ten ma 1400 obrotów, bo w tamtej na trybie krótkim to było 1200 maksimum. A na tym może. Maksymalnie w 40 stopniach. Tak szybko przepierka. 14 minut, 15. I to jest pewnie do tego. Do łatwego prasowania pewnie. Ciekawe. Aha, tryb łatwego pasowania to sugeruje, że 800 obrotów mniej więcej. I 18 minut. O, 15 minut i 18 jeszcze jest. O. To nic nie mogę zmieniać. To też nic nie mogę zmienić. To też nic nie mogę. A może to jest ten tryb prania parą? Coś takiego? Dobra, poszukam se. Taki krótki tryb. W miarę krótki. Żeby odwirować, żeby ten miał 90 stopni. Nie ma trybu czyszczenia bębna, ale to można sobie wybierać coś. Temperatura? Tu nie ma temperatury? A, na 20 stopni pewnie wlazła. To jest za długo. 8 minut. Godzina 10. To jest 40 maksimum. Tu. To jest 90 minut stopni. A tu? To jest... Aha, to jest do odprawiania. No jest teraz 90 stopni. A speed? 1400. Godzina 14. Godzina 10. To jest maksymalnie 60. 2 godziny to nie za długo. Godzina 22. Tu jest 90. O. Ten pierwszy tryb z tym. Najkrótszy jest. Godzina 20. 1400 obrotów. Ciekawe, co to jest extra lens. To może liczba półka nie jest. Nie wiem. Dwa. Nie będzie na zero. Tak. Teraz 90. Speed na 1400. Godziny 01? 07? 01? Nie wiem, o co tu chodzi. A niech będzie na tym krótszym, przecież nie musi być. Tak, niech będzie na krótszym. A speed? Aha, na 800. 1400 zrobimy. 90. 1400. No. Testujemy. Oczywiście cichutko jest, w ogóle nie słychać. Nawet nie słychać tego wody ani nic. Oczywiście jest cichutko, ty w ogóle nie słychać. Dopiero teraz. Teraz dopiero wodę leję. Takie gąbki wziąłem do wygotowania. Przy okazji, jak będzie się gotować. To jest zimą bebech. No, wodę słychać, a tego to już nie.
Miała być godzina 20, aby tylko godzina 40. A ciekawe, co mogę włączyć w trakcie to. Nie, w trakcie nie można. A ja zrobię pauzę. O, aha, tak. Teraz dopiero mogę wysłać. Teraz dopiero mogę. Jest teraz, jest teraz. Temperatura 90. Jest dobrze. Jedzie. No, ale rzeczywiście obroty. Jak już zaczynało obroty, to jest rzeczywiście za cicho. Poczekamy sobie. Tam proszek jest w laty, to jest czarna ta guma. To wszystko widać tam. Razem z tym proszkiem, znaczy kalagun. Na pierwszy pranie. Nie, wlał wody. Takie to jest. Teraz przetestujemy wirowanie. Odwirowanie. Odpompowanie. Ty, ale cicho wiruje, ty w ogóle nie słychać tego. To zero dźwięku. To normalnie jak w aucie elektrycznym, tak, no tak są lekko. No pompę słychać, jak odpompowuje. A tak w ogóle nie słychać kompletnie silnika. Thank you.
Jest bardzo prosto, bo widzę. Nic skomplikowanego nie ma. Nie trzeba w ogóle instrukcji obsługi tej obsługi. Taki to end. Nie daje dźwięku jak tamta, ale to nie jest potrzeba. No, jeszcze by się przydało odwirowanie raz. 8 minut to trochę ma za mało. A to było dla testu. Wytrzemy to. Teraz się pobawimy. A tu takie coś. Zawór. Wężyk. Tak jest. Nie wszystkie bralki to mają. Obecnie, ale tam to ma. Tylko się nie da podnieść. Taka szufladka. No i taki to cichy hajerek jest. I wyłącza się na off. Koniec. Cała filozofia. Chęt. Taka oto była prezentacja nowej pralki HR Pro 3. Najgłośnik tak. 1400 obrotów, 10 kg wsadu. I funkcja odświeżania parą. Wodną, coś takiego. No.